Otwieram 26. sesję Radnej Gminy Węzeł Podlaski. Witam wójta gminy pana Krzysztofa Adamowicza. Witam panią sekretarz. Witam panią skarbnik. Witam panią inspektor. Witam pana informatyka. Witam pana redaktora realizującego transmisję z obrad sesji Rady Gminy. Witam państwa radnych. Przechodzimy do stwierdzenia kworum. Mamy kworum do podejmowania uchwał. Rozpatrzyliśmy punkt A w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu B w punkcie pierwszym. Przyjęcie porządku obrad. Otrzymaliście państwo porządek obrad. Czy w związku z porządkiem obrad są jakieś propozycje? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania porządku obrad. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Rozpatrzyliśmy punkt B w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu C w punkcie pierwszym. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony. Rozpatrzyliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu drugiego. Informacja wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczącej Komisji Bieżącej Działalności. Proszę bardzo, panie wójcie. Dziękuję, panie przewodniczący. Kilka spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy i spraw gminnych pomiędzy sesjami. Na potrzeby nauczycieli z terenu gminy Niedrzec Podlaski gmina z rezerwy budżetowej otrzymała 63 tysiące złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie na wypłatę 500 złotych nauczycielom, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie związane z walną szkołą. Wnioski wpłynęły na kwotę 60 477 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na wsparcie pracy zdalnej szkół. Gmina zakończyła realizację projektu mimo pandemii, projektu Umiem Pływać, skierowanego do 7 szkół z gminy Niedrzec Podlaski. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika. Projektem objęto prawie 200 dzieci z terenu gminy Niedrzec Podlaski. Szkoła podstawowa imieniu Mikołaja Kopernika w Tłuszczu znalazła się wśród placówek, która otrzymała wsparcie w ramach szkolnych pakietów multimedialnych OSE. Szkoła otrzymała 25 tabletów z oprogramowaniem z usługą mobilną dostępu do sieci internetowej i z tego, co już wiem, przekazała też ten sprzęt dzieciom zgodnie z ich potrzebami. W dniu wczorajszym sfinalizowaliśmy zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Otrzymaliśmy dofinansowanie 90 tysięcy. Samochód kosztował nas blisko 140 tysięcy złotych. Jest to marka Toyota. Również
miło mi jest Państwa poinformować, że gmina Międzyrzec Podlaski po raz piąty uzyskała certyfikat samorządowy lider edukacji. Chciałem podziękować Gminnemu Ośrodkowi Kultury Międzyrzec Podlaski za dwie przepiękne akcje. Pierwsza to oczywiście koncert kolegi i pastorałek, który mogliśmy oglądać i możemy oglądać na YouTubie Liper TV oraz w telewizji regionalnej. Wszystkich Państwa też zachęcam do tego, aby na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury śledzić podcasty Wojawy Międzyrzeccy, Historia i Kultura. Jak dotąd pojawiło się 8 odcinków. Podcasty publikowane są w każdy piątek o godzinie 18 na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury. Również chcę Państwa poinformować, że ukazał się periodyk roczny, rok podsumowujący rok 2020. Jest to informator gminny, który jest dostępny w punktach sklepowych, w innym ośrodku kultury i na terenie gminy. Gmina Międzyrzec Podlaski otrzymała środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 600 000 zł. Projekt, który napisaliśmy, jest to projekt poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. W konsekwencji z tych środków wybudujemy, przebudujemy drogi w Halacach, Kielnicy, Kolonii Rogoźnica, Misie, Pukacze, Rzeczyca, Suszakły oraz wspomniany już na komisji chodnik w Halacach. Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować za zaangażowanie w ten projekt radnemu Sławkowi Zaniewitowi, no i oczywiście naszemu lokalnemu posłowi, panu Marcinowi Duszkowi, który służył nam pomocą przy tworzeniu tego projektu. Chcę również Państwa poinformować, że 28 grudnia złożyliśmy 3 kolejne wnioski do kolejnego naboru środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ogłosiliśmy z końcem roku kilka przetargów. Jeszcze jeden ukaże się do końca roku. Mianowicie na dostawę i montaż kotłów na gaz na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w ramach programu wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Termin składania do 15 stycznia. Projekt ten jest finansowany z funduszy europejskich. Ogłosiliśmy również przetarg na wyłonienie inspektora nadzoru na zadanie temu modernizacji budynku publicznej Szkoły Podstawowej w Lisiach oraz kończymy przygotowanie przetargu, postępowania właśnie na te zadania. Również ogłosiliśmy przetarg na rozbudowę, przebudowę wraz z zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach na Centrum Aktywności i Integracji Społecznej. W trakcie opracowania jest dokumentacja przetargowa na przebudowę stacji uzdatniania wody w Rzeczycy i monitoring sieci wodociągowej. Trwają prace przy przebudowie stacji uzdatniania wody w Rekoźnicy i trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie. Chcę również Państwa poinformować, że 30 listopada 2020 roku
Zakończył się powszechny spis rolny w gminie Międzyrzec Podlaski. Pracowało 6 rachmistrzów. Spisanych zostało 1655 gospodarstw indywidualnych. To jest 100% objętych spisem. Ponad 80% zostało spisanych przez rachmistrzów metodą wywiadów telefonicznych lub bezpośrednich. Ponad 12% spisało się samodzielnie przez internet. 7% zostało spisanych przez pracowników Urzędu Statystycznego. Nie osiągnęlibyśmy tego 100% spisu, gdyby nie pomoc sołtysów, państwa radnych, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki państwu wsparciu udało się zrealizować spis w czasie trudnym dla nas wszystkich, w czasie pandemii. Rokrocznie ogłaszany jest i opracowywany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej ranking gmin Lubelszczyzny. Miło mi jest państwa poinformować, że 11 grudnia zostały ogłoszone oficjalne wyniki tego rankingu. Ranking ten opracowywany jest na podstawie oceny potencjału aktywności i wyników osiąganych przez gminy Lubelskiego w sferze społecznej i gospodarczej, dokonywana na podstawie danych gromadzonych przez system statystyki publicznej oraz inne instytucje publiczne. Opracowywanych jest ranking na podstawie 12 wskaźników, m.in. polityki finansowej, działalności inwestycyjnej, aktywności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, przedsiębiorczości, sytuacji na rynku pracy, działalność kulturalna, administracja, demografia oraz aktywność w sferze usług społecznych. Gmina Międzyrzec Podlaski na 165 gmin wiejskich w województwie lubelskim uplasowała się na 8 miejscu. Weszliśmy do pierwszej dziesiątki. Jest to najwyższa pozycja ze wszystkich gmin powiatu bielskiego. Jednocześnie rok do roku Gmina Międzyrzec Podlaski awansowała najwyżej. W ubiegłym roku byliśmy na 19, w drugiej dziesiątce, w tym roku jesteśmy na miejscu 8. Wszystkim państwu dziękuję, bo jest to efekt naszej chyba wspólnej pracy i takiego ukierunkowanego rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję państwu radnych o pismach, które wpłynęły do rady gminy. Wpłynęło zarządzenie wójta gminy w sprawie autopoprawy do projektu budżetu gminy na 2021 rok. Wpłynęło również Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego rozstrzygnięcie w sprawie uchwały, którą podejmowaliśmy w sprawie utworzenia Polski Budżetowej o nazwie gminy Zespół Usług Komunalnych Budżetu Podlaski. I tu stwierdza się nieważność w paragrafie 5 w brzmieniu, a w szczególności oraz w paragrafie 15 ust. 2 statutu stanowiącego załącznik do uchwały. Te elementy zostały zakwestionowane, cała uchwała została zaprobowana przez Urząd Lubelski. Wpłynęły również dwie petycje. Petycje od Tymczasowa Rada Stanu Narodowego Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny i od mieszkanki gminy Międzyrzec Podlaski. Dotyczy to szczepień na COVID, związane z tym, że szczepionka nie jest przebadana i powinno się traktować nie ludzi jak króliki, jak również w sprawie, jeśli ktoś jest zaszczepiony, nie zaszczepiony, żeby traktować ich równo. Także tę petycję przesyłam do Komisji Skargi Wniosków o rozpatrzenie, że komisja to zajęła się tymi sprawami, tymi informacjami.
To wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady Gminy. Rozpatrzyliśmy punkt drugi porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Składanie pisemnych zapytań do pracy Rady. Jest odpowiedź na pytanie radnego, które zostało zadane na poprzedniej sesji. Zapoznam Państwa z odpowiedzią. W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26 listopada 2020 roku uprzejmie informuję, że punkt pierwszy. Gmina Miedrzyc Podlaski została złożona przez mieszkańców w ramach ogłoszonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów akcji pod Białą Czerwoną, uzyskując wymaganą do otrzymania jednego masztu liczbę głosów internautów. Na dzień odpowiedzi na zapytanie żaden maszt nie został przekazany gminie Miedrzyc Podlaski przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Na terenie gminy zostały zamontowane w 2018 roku cztery maszty w ramach obchodów stulecia niepodległych. Maszty te zostały przekazane szkołom podstawowym w Halasach, Wisiach, Rzeczycy i Rogoźnicy. Punkt drugi. Informuję, że dnia 11 listopada 2020 roku spośród czterech masztów zamontowanych w ramach obchodów 100 lat niepodległej na dwóch flagi zostały wciągnięte. To jest masz przy Szkole Podstawowej w Rogoźnicy oraz masz przy Szkole Podstawowej w Halasach. Flagi zostały wciągnięte na maszty przy dwóch szkołach, to jest Szkoła Podstawowa w Wisiach i Szkoła Podstawowa w Rzeczycie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyrektora, liczne flagi zostały wieszone w budynkach szkół oraz przy wejściach do nich. Jest również odpowiedź pani skarbnik, to było pytanie na komisji. W odpowiedzi na wniosek radnego informuję, że zmiany do budżetu dotyczące zadań inwestycyjnych, założeń inwestycyjnych przesuwane są ze znaczeniem na czerwono, natomiast dotyczące wydatków wynormowane są w systemie Bestia i nie ma możliwości wydruku w innym kolorze. Wpłynęły również dwa pytania do wójta gminy. Pytanie pierwsze. Gdzie mieszkańcy naszej gminy powinni się zgłaszać w sprawie szczepień przeciw COVID-19? Czy jest to szpital Węzłowy? Pytanie drugie. Czy przy montowaniu paneli fotowoltaicznych na ziemi obowiązuje utrzymanie odpowiedniej odległości od zabudowanej sąsiedniej działki. Jeśli tak, to o ile? Czy wójt w tej chwili odpowie, czy odpowiedzi są? Dobrze. Rozpatrzyliśmy punkt trzeci porządku obrad. Przechodzimy do zgłoszenia punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia letniej prognozy finansowej na 2021-2030. Panie skarbnik, tak proszę. W letniej prognozie finansowej limit na 2021 rok jest to kwota 19 491 041,61 zł, z czego wydatki bieżące jest to kwota 1 236 325,45 zł oraz wydatki majątkowe jest to kwota 17 954 716,16 zł. W wykazie 3010 znajduje się 10 ze środkami unijnymi. Jest to m.in. Szkoła Rozwoju, Wsparcie Rodzin w Gminie Miedrzyc Podlaski, przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy, kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Strzakłach, monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie Miedrzyc Podlaski. Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła indywidualnych w domach jednorodzinnych na terenie gminy Miedrzyc Podlaski. Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenu gminy Miedrzyc Podlaski. Montaż instalacji OZE, zadanie pierwsze oraz montaż instalacji OZE, zadanie drugie. I wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Miedrzyc Podlaski, zadanie trzecie. W wykazie przedsięwzięć znalazły się również trzy przedsięwzięcia realizowane ze środków własnych. Jest to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie. Centrum Aktywności Kulturalnej w Halasach Jednicy na Straszewskiej w Bronowie. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzakły. Jeżeli chodzi, to tyle na wykazie przedsięwzięć, jeżeli chodzi o załącznik wieloletnia prognoza finansowa, są to kwoty
dostosowane do budżetu gminy na 2021 rok. W zasadzie tyle. Może jeszcze opinie regionalnej izby obrachunkowej. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 30 listopada 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Niedobrzeń Podlaski. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Niedobrzeń Podlaski na lata 2021-2030. Z dokonanej analizy projektu wynika, że relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno w roku budżetowym 2021, jak i w latach 2022-2030 jest zachowana. Sporządzona wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu przewiduje w roku budżetowym 2021 budżet deficytowy, natomiast w pozostałych latach objętych prognozą budżety nadwyżkowe, których dochody przewyższające wydatki są przeznaczone na spłatę posiadanego kredytu i planowanego wyciągnięcia w roku 2021 długu z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Dołączone do projektu uchwały objaśnienia uzasadniają ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wartości oraz wskazują przyjęte założenia, co pozwala uznać sporządzoną prognozę za realną. Skład orzekający, mając na uwadze kompletność i zgodność złożonych dokumentów, postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Niedobrzeń Podlaski. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały opiniowały połączone komisje. Jaka była opinia? Opinia połączonej komisji pozytywna jednocześnie. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa, na są jakieś pytania do projektu uchwały. Nie widzę. Uchwała Gminy Niedobrzeń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie letniej prognozy finansowej. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy punkt 4 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 5. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok. Pod poprawą przedstawienie projektu uchwały oraz uzasadnienia. Panie Skarbniku, proszę. Jeżeli Państwo pozwolą, to ja w kilku słowach staram się zrelacjonować projekt budżetu. Wraz z autopoprawką i zmianami przyjętymi przez połączone komisje Rady Gminy. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, prezentujemy budżet na 2021 rok i pod każdym względem jest to budżet historyczny. Jest to budżet, który zakłada największe dochody w historii gminy oraz określa plan wydatków gminy na 2021 rok. Pozwólcie, że będę mówił w zaokrągleniu pełnych liczb na kwotę 73 miliony 220 tysięcy. Jest to budżet historyczny również z tego powodu, że w
wydatki majątkowe zostały określone na kwotę blisko 21 milionów złotych. A konkretnie 20 milionów 938 815 złotych i 77 groszy. Jest to kwota wydatków inwestycyjnych na 2021 rok. Ale również jest to budżet historyczny z racji tego, że po raz pierwszy od dłuższego czasu zmieniła się struktura wydatków w budżecie gminy na 2021 rok. Mianowicie największą kwotę w budżecie gminy przeznaczamy na oświatę i wychowanie, czyli na szkoły podstawowe, przedszkole, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jak również wyżywienie uczniów oraz stypendia przyznawane uczniom. Jest to kwota łączna 21 257 tysięcy na oświatę. Oczywiście na pewne wydatki mamy wpływ, na inne nie mamy wpływu. Samą subwencję oświatową na szkoły planowana jest na poziomie 11,5 miliona złotych plus subwencja wyrównawcza kolejne 1,5 miliona. Z niepokojem dopatrujemy się i dostrzegamy, że wzrastają koszty związane z funkcjonowaniem szkół, nie wynikające bezpośrednio z żadnej reorganizacji szkół, wzrostu kosztów utrzymania, a tak naprawdę te wzrosty spowodowane są wzrostem wynagrodzeń w sferze oświatowej, jak również wzrostem płacy minimalnej. Nie zostały te wzrosty zrekompensowane wzrostem subwencji oświatowej. W konsekwencji odpowiedzialni za funkcjonowanie naszego systemu szkolnictwa musieliśmy pokryć je i zabezpieczyć środki własne. Drugą co do wielkości działem, drugim co do wielkości działem związanym z wydatkowaniem to jest pomoc społeczna, zdrowie, rodzina, blisko ponad 19 783 tysięcy. Trzecim gospodarka komunalna i ochrona środowiska, blisko 9 200 tysięcy, z tego ponad 7 milionów to są środki inwestycyjne. Kultura i ochrona dziedzictwa 4,5 miliona, z tego 2 miliony, blisko 500 tysięcy to są wydatki inwestycyjne. Rolnictwo i łowiectwo 6 miliony 800, z tego 6 miliony 770 to są wydatki inwestycyjne. Autopoprawkę, którą przedkładamy razem z wnioskami komisji, uwzględnia również otrzymane środki z funduszu rządowego, funduszu inwestycji lokalnej, z przedłużenia funkcjonowania projektu szkoły rozwoju, dotacji otrzymanych z powiatu bielskiego. Budżet ten, jak powiedziałem, jest budżetem wyjątkowym. Wyjątkowym również dlatego, że zakłada 36 zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w 2021 roku. Jest to budżet prorozwojowy, kolejny. Już rok mamy bardzo dużo środków przeznaczamy na inwestycje. Jest to budżet wspierający
również bezpośrednio naszych mieszkańców, bo nie zaplanowaliśmy w tym budżecie wzrostu podatków, opłat lokalnych, rozumiejąc, jak trudna jest sytuacja pandemiczna, w jakiej trudnej sytuacji pandemicznej przychodzi borykać się naszym mieszkańcom. Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować Państwu radnym za taką wspólną odpowiedzialność, którą bierzemy na siebie za planowanie, ale też realizację zadań inwestycyjnych. Bo tylko tak możemy realizować budżety w niepewnych czasach. Budżet jest budżetem trudnym, gdyż otoczenie jest niepewne, w którym funkcjonujemy. Wspomniany wzrost wydatków płac w oświacie, wzrost wynagrodzenia niższego, nie są rekompensowane przez subwencję oświatową. Po raz pierwszy nie następuje wzrost z dochodów gmin z PIT-u i CIT-u, a nie jednokrotnie są one niższe, jak prognozowane przez Ministerstwo Finansów. Będzie od nas wymagał ten budżet szczególnej troski i szczególnego takiego zrozumienia i wsparcia. Zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w tym roku, wśród tych 36 zadań inwestycyjnych, znajdują się zadania, które wspierają bezpośrednio naszych mieszkańców. Są to zadania związane z realizacją projektów ukierunkowanych i na pojedynczych mieszkańców, czy też pojedyncze rodziny. Mamy tutaj na myśli montaż instalacji OZE w gminie Międzyrzecz Podlaski, zadanie pierwsze. W ramach tego zadania zostanie zainstalowanych 505 instalacji solarnych, zostanie wymienionych 52 rodzin piece na pelet. Również w ramach programu wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych zamontujemy w następnym roku 51 kotłów na gaz. Wszystkie te inwestycje są możliwe dzięki dobrodziejstwu środków unijnych, które w sposób skuteczny gmina pozyskuje. Kolejne inwestycje, dział inwestycji, które będą realizowane, to jest monitoring sieci wodociągowej, to jest przebudowa stacji uzdatniania wody już na wiosnę w Rogoźnicy, zostanie projekt zakończony, oraz budowa zbiornika instalacji fotowoltaicznej w ramach monitoringu sieci w miejscowości w stacji uzdatniania wody Brzeczycy. Znalazły się również w tym roku, wprowadziliśmy autopoprawką, kilka inwestycji drogowych wspieranych Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych. Mamy tutaj na myśli dwie drogi w kolonii Rogoźnicy, mamy tutaj na myśli dwie drogi w miejscowości Misie. Mamy tutaj na myśli również budowa chodnika w Kalasach i budowa chodnika w miejscowości Żarce. Znajdzie się również kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej. Po byłej szkole podstawowej w Strzakach. I pan przewodniczący tudzież przypomina mi, że w budżecie na rok 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji
prawnych zostanie wybudowana również droga w Halasę. Z tego całego powodu. Tak jest. Proszę Państwa, chciałem z tego miejsca Państwu podziękować za taką dużą odpowiedzialność, którą wspólnie bierzemy na swoje barki w związku z przedstawianym, prezentowanym budżetem na 2021 rok. Chciałem z tego miejsca również podziękować moim współpracownikom, którzy faktycznie w sposób taki usystematyzowany starają się realizować wszystkie zadania zaplanowane w budżecie. Dla naszych mieszkańców liczą się dwie rzeczy. Sprawna obsługa interesantów oraz rozwój naszej gminy. Chciałem też podkreślić, że dzięki temu, dzięki naszym inwestycjom, coraz więcej przybywa mieszkańców domów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Zachęcajmy naszych sąsiadów, aby też wzięli odpowiedzialność za naszą gminę i wskazywali w rozliczeniach podatkowych jako miejsce zamieszkiwania właśnie te nowo wybudowane budynki, gdyż to spowoduje, że będą wpływały dochody z PIT-ów do budżetu gminy Międzyrzec Podlaski, a nie, jak to niekiedykolwiek bywa, gdy mieszkańcy są zameldowani w Międzyrzecu bądź też gminy poza terenem gminy, a faktycznie pomieszkują już na naszym. Widzimy, jaki boom przeżywa Rzeczyca dzięki dobrej infrastrukturze, która została stworzona. Widzimy, jak rozwijają się miejscowości okoliczne wokół Międzyrzeca. Szukamy również innych źródeł finansowania zadań przyjętych przez Radę Gminy. Za te wsparcie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Rozpoczęliśmy pod punkt A w punkcie 5. Przechodzimy do pod punktu B w punkcie 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Uchwała w sprawie orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 30 listopada 2020 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok w gminie Międzyrzec Podlaski. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej na 2021 rok w gminie Międzyrzec Podlaski. W sporządzonym projekcie budżetu ujęto źródła dochodów przyznane gminie postanowieniami ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która oszacowana na kwotę 68. Z tym, że ja tutaj przedstawiam Państwu opinię projektu przed autopoprawką. Na kwotę 68 201 876,70 zł. Te dochody bieżące, które stanowią kwotę 55 867 316,35 zł. Prognozowane kwoty subwencji ogólnej oraz dotacji przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów oraz podmiotów przyznających dotacje. Opracowany projekt uchwały budżetowej zachowuje zasadę równowagi budżetowej i zasadę roczności budżetu. Wymienione w załącznikach kwoty bilansują się i są zgodne z kwotami ujętymi w uchwale. Dołączone do projektu budżetu uzasadnienie wskazuje planowane do pozyskania źródła dochodów oraz przedstawia zaplanowane do realizacji wielkości wydatków. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający, nie znajdując zapisów naruszających prawo, pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2021 rok w gminie Międzyrzec Podlaski. Oraz uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 listopada w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu w projekcie budżetu gminy Międzyrzec Podlaski na 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
postanawia pozytywnie zaopiniować możliwość finansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jędrzejów Podlaski na 2021 rok. Dziękuję. Rozpocznę się podpunkt B, punkt 9. Przechodzimy do rozpoczęcia podpunktu C, punkt 9. Przedstawienie opinii wniosków komisji stałych. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Na wspólnym posiedzeniu trzech komisji Rady Gminy, Rady Gminy Poznania się w projekcie budżetu gminy na 2021 i pozytywnie zaopiniowano jedność. Dziękuję bardzo. Rozpocznę podpunkt C. Przechodzimy do rozpoczęcia punktu D. Przedstawienie stanowiska wójta gminy w sprawie opinii komisji stałych. Tak jak już mówiłem w swoim opisie budżetu na rok 2021, akceptujemy tą zmianę, którą przedstawiła komisja, połączone komisje odnośnie przeniesienia pewnych zadań inwestycyjnych, projektowych na rok 2021. I znalazły swoje, znalazły swoje odzwierciedlenie w budżecie gminy. Dziękuję. Rozpatrzenie podpunktu B, punkcie 5. Przechodzimy do punktu B, punkcie 5. Dyskusja. Proszę bardzo, państwo radni, jeśli macie jakieś propozycje czy wątpliwości do projektu budżetu na 2021 rok. Proszę bardzo. Ja chciałbym tylko zapytać się o jedno takie z ustawy. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 rok dotyczący GOT gminnej biblioteki został zwiększony. Czy to wynika z regulacji płacowej, czy ze zwiększeniu zadań? Wynika to z realnej regulacji płacowej, która nastąpiła i nastąpi w nowym roku, a w związku z tym musieliśmy uwzględnić te wskaźniki, które wpływają na wynagrodzenie. Proszę bardzo, proszę zadać pytanie. Z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Rozpatrzyliśmy punkt 5 porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 6 porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawie podpunktu zmiana budżetu gminy na 2020 rok. Proszę bardzo, panie skarbnik. Kwota dochodów po zmianach w budżecie wynosi 77 242 404 33 grosze. Na wzrost dochodów miało wpływ z tytułu uwagi odszkodowań wynikających z umów, który z podatku od nieruchomości, który z podatku od środków transportowych, który z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 63 tysiące, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnymi oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty powodniczej i kosztów kupowni. Suma zwiększonych dochodów daje kwotę 348 932 zł i 50 groszy. Kwota wydatków po zmianach wynosi 67 580 736 zł i 82 grosze. Na zmiany miały wpływ dochodzenie kwoty 63 tysięcy złotych środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej na jednostki samorządu terytorialnego na zakup usług do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć zrealizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. 500 zł dla nauczycieli. Przeniesienie części zadań inwestycyjnych na 2021 rok i dostosowanie planu wydatków, planu do wykonania wydatków.
zmiany na wydatki bieżące podyktowane są funkcjonowaniem urzędów gminnych oraz jednostek budżetowych. Zmiany wprowadzone są w ramach planu finansowego danej jednostki budżetowej. Deficyt uległ zmianie i wynosi w chwili obecnej 360 332 zł 49 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zmiany do budżetu wynikają w połączeniu komisji. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa Radni, co jakieś pytania do związku z zmian do budżetu gminy. Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Widzew Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt A w punkcie 6. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie 6. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo Pani Skarbnik. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej podyktowane są zmianami w wykazie przedsięwzięciu poprawa efektywności energetycznej budynków szkół zerowych gminy Widzew Podlaski oraz wprowadzenie przedsięwzięcia budowa sieci wodociągowej rozszerzenia w miejscowości Strzakły. W załączniku wieloletnia prognoza finansowa jest to zastosowanie kwot do zmian w budżecie gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zmiany do letniej prognozy finansowej również połączone komisją wnioskowała. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa Radni, są jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Widzew Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt B w punkcie 6. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie 6. Powołania programów funkcjonowania funduszu wkładów własnych jako instrumentu współpracy gminy Widzew Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Rozpatrzenie znana jest uchwała i program funkcjonowania funduszu wkładów własnych. Ten program ma uaktywniać stowarzyszenia JANGOS na rzecz działalności społecznej, na rzecz działalności na rzecz gminy Widzew Podlaski i aktywizacji społeczeństwa. Sprawdził się więc w niezmienionej formie, którą przedstawiamy Radzie na rok 2021. Dziękuję. Tą uchwałę opiniowały połączone komisje. Opinia pozytywna. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa, o zadanie pytania w związku z projektem uchwały. Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Widzew Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie powołania programu funkcjonowania funduszu wkładów własnych jako instrumentu współpracy gminy Widzew Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy punkt 6 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 7. Wolne wnioski. Proszę bardzo Państwa Radni się samić. Sprawy do ruszenia. Panie Radny, proszę chyba chwileczkę. Nie chciałbym może nie słychać. Czy z fotowoltaiką coś będzie robić, będzie próbować jeszcze? Nastąpiła może pewna dezinformacja mówiąca o tym, że gmina w 2021 roku planuje
inwestycje fotowoltaiczne. Tak planuje na swoich obiektach, a nie na obiektach mieszkańców. Ja tylko przypomnę, że uzyskaliśmy dofinansowanie do projektu OZE, odnawialnych źródeł energii, na instalacje solarne, czyli to podgrzewania wody, oraz na wymianę pieców na piece na biomasę. W konsekwencji, proszę Państwa, czekamy na uruchomienie projektu, zarówno tych zapowiadanych rządowych, bo w ubiegłym roku taki projekt rządowy Stop Smog został uruchomiony pilotażowo. W zapowiedzi również słyszymy, że w tym roku znajdą się środki na ten cel. I jeżeli tylko będzie możliwość aplikowania te środki krajowe, bo środków unijnych już w tej perspektywie na ten cel nie będzie, to będziemy informować mieszkańców i zapraszać do projektu. Chętnych jest bardzo dużo, bo w drugim projekcie, który aplikowaliśmy z tak zwanych drugiego równania na OZE, to w Urzędzie Marszałkowskim, tam gdzie było 100 milionów złotych na całe województwo, nasz projekt nie otrzymał dofinansowania. Tam było ponad 770 instalacji fotowoltaicznych, ponad po prostu punktów. I projekt ponad 14-milionowy nie otrzymał dofinansowania. W nowej perspektywie na pewno tak. Co mogą dzisiaj mieszkańcy? Dzisiaj mieszkańcy mogą skorzystać z programu Czyste Powietrze indywidualnie, gdzie otrzymają zwrot 5000 i ulgę termomodernizacyjną, jeżeli mają odpowiednie dochody. Bądź też mogą chwilę zaczekać, nie odrzucamy tych projektów. Jeżeli będzie tylko możliwość pozyskania środków, to na pewno to zrobimy. Też takie duże nadzieje wiązaliśmy i wiążemy w dalszym ciągu, bo ja przypomnę, że gmina Międzyrzec Podlaskim jest również w klastrze energetycznym, aż ruszą też nabory z tych ukierunkowane dla klastrów energetycznych. Także stwarzamy sobie możliwości. Na dzień dzisiejszy nie ma źródeł finansowania fotowoltaiki, oprócz wspomnianego programu Czyste Powietrze, o którym wspomniałem. Więc nie odrzucamy. Też chcę Państwu powiedzieć, że będziemy bardzo intensywnie myśleć o dalszym ciągu rozbudowie i szukanie środków na budowę kanalizacji przydomowych oczyszczalni, bo takie są oczekiwania i wymogi naszych mieszkańców. Myślę, że w przeciągu tych dwóch, trzech najbliższych lat zrealizujemy też dzięki Państwu wsparciu fajne projekty. Jak wiecie też, trwają prace w tej chwili nad RPO dla województwa lubelskiego w nowej perspektywie. Tam na odnawialne źródła energii wstępnie jest zablokowanych ponad 30% budżetu dla województwa lubelskiego. Gros pieniędzy pójdzie pewnie dla przedsiębiorców na działalność komercyjną i dla spółek Skarbu Państwa w tym zakresie. Ale na pewno jeszcze większe pieniądze niż w tej perspektywie będą przeznaczone na odnawialne źródła energii w trybie rozproszonym, czyli na dachach czy też posesjach indywidualnych. Bo jak wiecie, również Ministerstwo Finansów zrobiło pewien ukłon, bo do tej pory była abstrakcja taka dotycząca ujednolicenia stawki VAT-u, tak, związanej z umiejscowieniem instalacji. Więc zapowiedzi rządowych i zapowiedzi ministerialnych jest to jeden z priorytetów rządu. I mamy nadzieję, że w sposób skuteczny będziemy aplikować o te środki i realizować je. Tym bardziej wszyscy wiemy,
że dotkną nas podwyżki prądu, nie będzie rekompensat za wzrost cen, więc tym bardziej te inwestycje pewnie będą inwestycjami coraz bardziej opłacalnymi, ale przede wszystkim proekologicznymi, co też jest bardzo ważnym elementem. Dziękuję za to pytanie, bo myślę, że to rozwiało też wielu wątpliwości na tym mieszkańcu. Dziękuję. Fajnie zapowiadające się, ale mimo wszystko wszystkiego najlepszego. Państwu, Państwa rodzinom, wszystkiego najlepszego. A ja dołączając się do życzeń, chciałbym życzyć sobie wzajemnie takiej życzliwości, abyśmy byli otwarci na ludzi. Wiem, jak mnie brakuje kontaktu z ludźmi. Myślę, że ta sytuacja epidemiologiczna, która jest, skończy się w tym roku i tego sobie Państwu życzę, aby w tym roku się skończyła, aby było tylko lepiej. Proszę, przekażcie te serdeczne życzenia swoim rodzinom, mieszkańcom, przyjaciołom. Wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Dużo zdrowia, radości, życzliwości i uśmiechu. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 26. sesję Rady Gminy Wielkopolskiej.